Przede wszystkim my jako miasto Jelenia Góra mamy okazję wyjść z ofertą turystyczną, kulturalną właśnie do mieszkańców Jeleniej Góry, nie tylko do gości, turystów, kuracjuszy, którzy być może zjawią się na targach, ale szczególnie zależy nam na tym, żeby nasi mieszkańcy zobaczyli, z jaką ofertą miasto Jelenia Góra prezentuje się na zewnątrz, nie tylko w Jeleniej Górze, ale również uczestnicząc w imprezach targowych w kraju, z zagranicą także. A to ciekawe, to mieszkańcy nie wiedzą o wielu atrakcjach, które mamy w Jeleniej Górze? Niewątpliwie wiedzą, tylko że jest to taka okazja, że mamy bezpośredni kontakt szerszy niż ma to miejsce na co dzień, bo oczywiście mamy kontakt na co dzień z mieszkańcami, porozumiewamy się za pomocą różnych mediów, jest to również kontakt bezpośredni, jednakże targi są doskonałą okazją do takiej nawet wymiany poglądów. Chwalimy się tym, co jest sprawdzone i smakuje od lat, czyli naszym chlebem wypiekanym w gospodarstwie, w piecu chlebowym starym, po niemieckim. Chleb jest pieczony tradycyjną metodą, na zakwasie, jest to pszenno-żytni, bardzo prymitywny i przez to też pewnie smaczny. Dodatkowo tutaj na miejscu jeszcze serwujemy smalec, także tradycyjne pajdy tutaj można skosztować. Targi są taką imprezą, która pokazuje wszystkie obiekty, reklamuje. Te obiekty mają szansę, żeby się wypromować. Tych turystów jest więcej z Czech. Też zauważyłam, że bardzo wiele jest turystów zagranicznych. Przede wszystkim Czesi do nas przyjeżdżają. Tutaj ta wymiana informacji jest, jakby działa w dwie strony, więc to jest na pewno bardzo takie budujące. Dzisiaj można skorzystać z zabiegu pukania oka wodą termalną. Bardzo dobry zabieg, jeżeli ktoś ma suche oko albo zanieczyszczone oko, także w polskiej grupie uzdrowisk. Można skorzystać z szerokiej gamy zabiegów. W uzdrowisku Cieplice także oczywiście oprócz zabiegu na oczy można skorzystać z bardzo dużej oferty zabiegów wodnych, z naszą wodą termalną leczniczą, a także z innych zabiegów niezwiązanych z wodą. Ci wszyscy wystawcy spełnili oczekiwania i nasze organizatorów, a myślę, że również i mieszkańców, bowiem te oferty są bardzo zróżnicowane, jest dużo ciekawych ofert, jest dużo występów artystycznych. Mamy też zespoły, które przyjechały spontanicznie, między innymi wczoraj z Gryfowa taka orkiestra była podwórkowa, więc myślę, że to jednak jest bardzo duży sukces. Mamy gości z zagranicy, którzy przyjeżdżają tutaj ze swoimi stoiskami i prezentują swoje atrakcje turystyczne? Tak, i muszę powiedzieć, że nawet wczoraj mieliśmy bardzo miłą niespodziankę, bowiem mamy wystawców z Saarbrücken, a wczoraj była wycieczka z Saarbrücken. No i byli zdziwieni, że właśnie są tutaj na Wieleniej Górze. No więc myślę, że to są właśnie tego typu ciekawe niespodzianki, które powodują to, że Europa jest małym, można powiedzieć, krajem, gdzie ludzie się spotykają, jest taka możliwość po prostu się spotkać właśnie przy okazji targu.